Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest, drodzy Państwo, projekt uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Mielchowa. Drodzy Państwo, to jest temat, który nam jako radnym znany jest już, niestety znany jest od lat, bo wciąż sprawa ta wymaga naszych wniosków, naszej interwencji, chodzi mianowicie o przebudowę wałów na odcinku od Stopnie Dąbier do Mostu Wandy. Drodzy Państwo, ta uchwała jest nieprzypadkowo, pojawia się nieprzypadkowo właśnie teraz, bo w grudniu tego roku Komitet Sterujący Programem Rządowym Ochrony Dorzecza Górnej Wisły podejmie decyzję, jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku. Ja miałem okazję wczoraj uczestniczyć w spotkaniu z ministrem, z wiceministrem środowiska panem Stanisławem Gawłowskim, wojewodą małopolskim panem Jerzym Millerem. Rozmawialiśmy między innymi na temat tego programu. No i mam dwie informacje. Złą i dobrą. Zła jest taka, że ten wniosek, który został złożony przez Małopolski Zarząd Melioracji właśnie na tę inwestycję, zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn formalnych, a więc nie wejdzie na przyszły rok. Natomiast no, dobra jest taka, że jak zapewnił wojewoda, jest więcej środków niż zgłoszonych zadań i jak mnie zapewnił, zrobi wszystko, żeby w przyszłym roku rozpocząć inwestycję, rozpocząć tą inwestycję. Natomiast no, po raz kolejny pojawia się ten problem jednostki, która przygotowuje dokumentację, to jest tego Małopolskiego Zarządu Melioracji, bo pamiętacie, że już raz nie zaktualizowali dokumentacji w tamtym roku, a była szansa, żeby w tamtym roku ruszyła ta inwestycja, natomiast teraz znowu są jakieś problemy w tym zakresie. Niemniej my powinniśmy zawnioskować, żeby to prezydent miasta włączył się. Ja dodam, że wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa i posłem na Sejm Genuszem Rasiem złożyliśmy w tej sprawie też taki apel do wojewody, aby właśnie to zadanie zostało jak najszybciej zrealizowane. Walczymy, myślę, że jesteśmy w grze, natomiast no niestety są pewne zaniechania ze strony jednostki przygotowującej tę inwestycję. No i mam nadzieję, że wobec osoby, która kieruje tą instytucją, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Bo to już nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast my jako radni, co możemy zrobić? No możemy zawnioskować i lobby. I to też, drodzy Państwo, robimy poprzez tą uchwałę. Czy komisje opiniowały ten projekt uchwały? Komisja Ochrony Środowiska? Pozytywnie. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego? Komisja Praworządności? Tak, pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Pani Weronika Szenagiewicz, proszę przekazać mikrofon. Pani Weronika. Ja chciałam zapytać, zanim zaczną pytać mieszkańcy Łęgu o to, a zaczną na pewno, bo już się interesują, co się stało z tą zeszłoroczną petycją. Czy pan wojewoda udzielił nam jakiejś wiążącej odpowiedzi, czy jakoś w sposób wiążący zdeklarował, że będzie ten remont się starał zrobić jak najszybciej? Ewentualnie, jeśli nie, no czy mamy możliwość jakoś taką odpowiedź uzyskać? Czy też na przykład mieszkańcy, tak jak w zeszłym roku, powinni, powołując się na to pismo, na które w zeszłym roku pan wojewoda odpowiedział, jeszcze raz, że tak powiem, taką petycję do niego złożyć? Dziękuję. Wojewoda na chwilę obecną jedyną informację, jedyną odpowiedź, jaką udzielił na piśmie, jedyna jest taka, że w grudniu zostanie podjęta decyzja. Ja już wiem w rozmowie z nim, że ten wniosek zostanie zdyskwalifikowany, taką prawdopodobną odpowiedź my jako dzielnica uzyskamy. Natomiast no, zapewnił, że będzie robił wszystko, żeby to zrealizować, ale ja zachęcam mieszkańców, żeby złożyć kolejną petycję do wojewody w tej sprawie, no bo tutaj temat jest poważny, nie możemy odpuścić. Tym bardziej, że jest dzisiaj w programie rządowym, jeżeli chodzi o Małopolskę, więcej pieniędzy niż zgłoszonych zadań. I wygląda na to, że nie ma problemu wałów przeciwpowodziowych. To jest sytuacja absurdalna, ale to wynika z tego, że jednostka, która odpowiada w Małopolsce za utrzymanie wałów, za przebudowę, za wszystkie te inwestycje, no nie jest w stanie wygenerować odpowiednich projektów, które byłyby sfinansowane przez środki, które są na wyciągnięcie ręki. No jest to absurdalna sytuacja, natomiast no,
No niestety tak jest, takie są fakty, ale zachęcam, żeby mieszkańcy złożyli petycję kolejną w tej sprawie, bo jest to bardzo ważny temat, a na pewno taki nacisk pomoże nam przyspieszyć rozpoczęcie tej inwestycji. Pan Witold Dekielski się zgłasza, rozumiem, proszę bardzo. Ja mam pytanie, jaki charakter ma uchybienie formalne z powodu którego te pieniądze nam przemkną? Ja szczegółów technicznych nie znam, ale z tego, co poinformował mnie wojewoda, przygotowany został projekt bez przeprowadzenia niezbędnych badań geologicznych. Czyli ktoś chce przebudowywać wał, nie badając dokładnie, na czym ten wał ma stać. Mówiąc takim dużym rzeczom. A ile trwa przygotowanie takiej dokumentacji? Kilka tygodni, kilka miesięcy. Nie znam tutaj szczegółów, nie znam stopnia, jako dokumentacja jest szczegółowa. Natomiast cała inwestycja od stopnia Wandy, od stopnia Dąbie do mostu Wandy ma kosztować przebudowę 55 milionów złotych. Zakłada się, że procent inwestycji, procent kosztów projektu do inwestycji to jest gdzieś tak 3-4%. Jak mamy 55 milionów, to będzie gdzieś około 3 milionów, no to po tej kwocie można dojść do wniosku, że to będzie kilka miesięcy przygotowanie takiego projektu. Także no to jest na pewno czasochłonne, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności jednostki, która się tym zajmuje i coś takiego powinna przygotować. No nic. My możemy jedynie jeszcze w tym temacie walczyć. Pani Zofia Czarkowska, proszę. Ja chciałam zapytać, z jakich środków będą finansowane nasze to jest, drodzy Państwo, specjalny program rządowy. Te środki są zabezpieczone w budżecie miasta. To jest program rządowy, który ma być zrealizowany do 2030 roku. W ramach tego programu rządowego między innymi budowany jest zbiornik na Świnnej Porębie, a więc to są miliardy złotych, a więc pieniądze, po które trzeba sięgnąć, warto sięgnąć. Natomiast niestety jakaś tutaj panuje bezmoc w instytucji, która powinna to przygotować, a więc w Małopolskim Zarządzie Melioracji. Ale o temat, o sprawę walczy. To są pieniądze z budżetu państwa. Z budżetu państwa, nie z budżetu państwa. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy to.